Nauczanie domowe, 22 maja. Dzieje Apostolskie, rozdział 28, wersety od 16 do 20 i od 30 do 31. Gdyśmy przybyli do Rzymu, pozwolono Pawłowi mieszkać prywatnie razem z żołnierzem, który go pilnował. Po 3 dniach poprosił do siebie najznamienitszych Żydów, a kiedy się zeszli, mówił do nich: nie uczyniłem, bracia, nic przeciwko narodowi lub zwyczajom ojczystym, a jednak wydany zostałem jako więzień w ręce Rzymian, którzy po rozpatrzeniu sprawy chcieli mnie wypuścić, dlatego że nie popełniłem nic zasługującego na śmierć. Ponieważ jednak Żydzi sprzeciwiali się temu, musiałem odwołać się do Cezara, bynajmniej nie w zamiarze oskarżenia w czymkolwiek mojego narodu. Dlatego też zaprosiłem was, aby się z wami zobaczyć i rozmówić, bo dla nadziei Izraela dźwigam te kajdany. Przez całe 2 lata pozostał w wynajętym przez siebie mieszkaniu i przyjmował wszystkich, którzy do niego przychodzili, głosząc Królestwo Boże i nauczając o Panu Jezusie Chrystusie zupełnie swobodnie, bez przeszkód. Paweł przez 2 lata nie wychodził z domu. Doglądał go żołnierz policjant, czy nie opuszcza miejsca izolacji. Czy nam to się z niczym nie kojarzy? Popatrzmy, Paweł nie narzeka, nie jęczy, nie krytykuje, nie wyzywa. Co robi Paweł w 2-letniej izolacji? Ewangelizuje. Paweł, który mógłby powiedzieć: no mam ręce związane. Paweł, który mógłby powiedzieć: no przecież ja korzystałem z okrętów, ja korzystałem z tras, korzystałem z gościnności wielu miast. Dzisiaj tego nie mam. Nic nie mogę zrobić. Absolutnie nigdy takie słowa z ust Pawła nie padły. Co Paweł robi? Paweł zaprasza. Do tej pory on wychodził do wszystkich, a teraz oni są zaproszeni do niego i widzimy, że to zaproszenie przyjmują. Dalej Paweł dyskutuje z tymi, którzy to zaproszenie przyjęli, którzy go odwiedzają, którzy są razem z nim w tym właśnie wynajmowanym mieszkaniu. Paweł tłumaczy, przekonuje. Streszcza to autor Dziejów, mówiąc, że głosił Królestwo Boże. Ktoś, kto wydawałoby się był pozbawiony wielu atutów, dotychczas tak sprawnie wykorzystywanych, a jednak głosi Królestwo Boże. Dalej mówi o Jezusie jako Panu i Mesjaszu, no czyli ewangelizuje. I to podkreślenie formy, sposobu, to podkreślenie, że robi to swobodnie. Jego umysł, jego psychika, jego ciało, jego duch nie były związane, chociaż był w więzieniu. On działa zupełnie swobodnie. I to określenie ostatnie, bez przeszkód, to jest niesamowite. Paweł korzysta z wszystkich dostępnych środków. Paweł korzysta z wszystkiego, co umożliwia mu ten pobyt w Rzymie. On odkrywa, że przecież tutaj są znamienici Żydzi, znamienici znawcy Pisma Świętego. Rozmawiajmy, dyskutujmy. Zaprosiłem was, aby się z wami rozmówić. To jest niesamowite, że Paweł podejmuje nowy sposób. Nie przez podróże, nie w synagodze, ale w swoim domu. Czy ty zapraszasz do swojego domu tych, z którymi chcesz porozmawiać? Czy ty mówisz: słuchajcie, nie możemy inaczej, ale mój dom stoi dla was otwarty. Ja chcę z wami dyskutować, rozmawiać, przekonywać. Ja chcę głosić Ewangelię. Ja chcę się dzielić dobrą nowiną. Ile jest w nas takiego podejścia? Nie zamkniętego, nie z pretensjami do całego świata, ale z tą otwartością, z tą żywością wiary. I można by tak powiedzieć, ten, kto chce głosić Ewangelię, nigdy nie zostanie zatrzymany. Ten, kto ma w sercu dobrą nowinę, ominie wszystkie przeszkody. Jakżeż to inna postawa od takiej, w której widać pretensjonalność, jakieś żale, jakieś wybuchy, coś, co rzeczywiście wskazuje, że w sercu wielu katolików jakby brakuje tej dobrej nowiny, tej gorliwości, tej gotowości do wykorzystania tego, co dany czas, dane miejsce, dany sposób umożliwia. I skupianie się na przeszkodach powoduje, że gorzknieją, że rośnie w nich żal, rośnie w nich bunt, rośnie w nich niezadowolenie. I nie ma tam głoszenia, nie ma tam dzielenia się dobrą nowiną, ponieważ ona zostanie zasypana tym wszystkim, co jest według ich patrzenia jakąś ruiną, jakąś zupełnie pozbawioną możliwości sytuacją, co jest oczywiście fałszywe i nieprawdziwe. Ten, kto ma w sercu dobrą nowinę, ominie wszelkie przeszkody i będzie tę dobrą nowinę, którą jest Jezus, głosił światu. W każdej sytuacji, w każdej formie i w każdej możliwości.